雨漏れの道の少女。Cześć wszystkim, znowu posiadam dalszy ciąg Amayui. Dobra, chyba czeka nas trochę tekstu, póki co. Jedziemy. なんだ、あれは。複数の霊体が共にどこかを目指して向かっている。行き先は話に聞く魂が導かれるという異界領域だろうか。いや、死者の魂が導かれるにしては何か気にかかる。Tak, to jest zwiastun tego, z czym nam się przyjdzie zmierzyć w tym rozdziale. Zwyczajnie nie można sobie wyobrazić liczby duchów. Nic nie powinno się stać. Tak jakby ktoś je zbierał. Kso! 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 A, muzyka dla mechuszu. To wszystko dlatego, bo jesteś skończonym kretynem. Girishu, mazu wa Oto ni modoru beki da wa. Kyoka mo naku koko ni, kono tamamore no michi ni kuru beki ja nai. Moshi heika ni shirareru koto ga atte wa. Urusai, yo ni sashizu suru na. Yo wa ou na no da.このインフルースを治める血族なのだぞ。どうしておめおめと敗北した姿を民にさらせる。Bo jesteś skończonym kretynem. ロズリーヌ、霊を動かせ、目にもの見せてくれるわ。何をするつもり？聞かずとも分かっておろう。奴らを八つ裂きにするのだ。目的が変わっているわ。今動かせる霊はどのくらいいる？まずは偵察も兼ねて少数で攻撃を仕掛けろ。絶え間なくな。奴らを休ませないことを念頭に置け。休息の必要もない例ならば、たやすいことであろう。目的が変わっていることについては、否定しないのね。変わってはいない。先に持ち主を始末すれば、残った城塞は世のものになるであろうが。
ギルシュ、対局を見失ってはいけないわ。あなたが王たらんとするならば、ついてくる民と兵に誇らしい姿を見せるべきよ。ギルシュ давно за ту границу。何か他の方法を考えましょう。戦争は外交の一つ。戦うことでは解決できないこともあるわ。だから世に奴らとの交渉の座につけと、頭を下げて金を詰めとでも言いたいのか。kasa zawsze się przyda。それで奴らが素直に城塞を譲り渡すとでも本当に思っているわけではあるまいな。あとはからまらち。貴様の言うことは綺麗事でしかない。世は王だからこそ見せねばならぬのだ。他の追随を許さない武の力というものをな。あまつしぶしりずぐや、プレーバープレゼン。次こそは圧倒的な物量でひねりつぶしてやる。あの城塞は目を引きすぎるわ。次にことを起こせば陛下の耳に入るでしょう。失敗すればもう王都にも戻れなくなる。世に指図をするなと何度言えばわかる。余計な口は聞かなくていい。世のためにその身を使い潰せ、そういう宿命だろう。ルース王家に仕える総霊使よ。かしこまりました。御身のためにこのロズリーヌが城塞を手に入れてみせましょう。返事が違うな。奴らを殺すことだけに貴様は先進するがいい。ギルシュ、年月というのはこうまで人を歪めてしまうものなのね。あ、もしかしてアンビツィア。この時の止まった体だからこそ、あなたの成長を悲しく、そして羨ましくも思ってしまう。あ、じゃあ、誰。何か良くない予感がしてな。それも集団で？もしかしてインプルースの幽霊使いが近くにいるのでしょうか？ウェストショーテムリッシュ。ええ、サンタシー・エイフ連合とインプルース王国の長い戦いの歴史でもその姿は何度も確認されています。軍団がたった一人が操る大量の幽霊に滅ぼされたという記録も残っていますわ。その記録は遡れば100年以上前のものも存在し、あと、w takim razie chyba nie ta sama osoba już。そう聞いていますわ。
そうとも限りませんわ。力ある魔術師ならば人の身を超えて生きながらえてる可能性もあるかと。ですがそれも幽霊使いには当てはまらない話かもしれません。残っている記録のどの戦いでもその幼児に変化がなかったそうです。Czy Rosalind ma ponad 100 lat? その幽霊使いはインフルーソーキに使える貴族だとか、過去に許されぬ罪を犯したトガ人だとか、あれ、幼児に関わる記述がありませんでしたか？Ta, może nie chcieli napisać, że to mała dziewczynka. Basia o jokeyo to shita toki, josai o umaku ugokasenaku natto no. A szybko kojarzył fakty. まあ、何にせよ、警備体制を見直すべきですわね。幽霊のことは置いておいても、この城塞は管理が甘すぎます。ジンキリシュ。アバロは抵抗もできないでさらわれちゃうしね。あ、ダブラジェッチ。Delegacja zadań. Nawet te ludzkie koty? O, Ior ma poczucie humoru. Ta dwójka jest jedynymi kotami, które potrzebujemy w tej twierdzy. よし、みんなで力を合わせてグアラクーナ商会を盛り上げよう。やることがいっぱいだ。To jest właśnie to, co wspomniałem, że podwyższanie poziomów postaci odblokowuje eventy. Gusha Ruins. Dobra, kilka rzeczy się wydarzyło. Po pierwsze, Kisnir widziała na co wielką falę duszków wędrującą po niebie i te duszki zbierały się w, kto się nazywa, Spirit League Path, czyli no nie wiem jak to nazwać. Szczelina dla dusz? Coś takiego. W każdym razie okazuje się, że tam znajduje się Rosalind i tam też uciekł Girsch po przegranej w Rigbel,
i Girć planuje zemstę. Zmusza Rosalind, żeby zebrała tak tyle duchów, ile jest w stanie i że niedługo zaatakują fortecę. Więc tak, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. W fortecy Avara dostał raporty o tym, że widziano dużą ilość duchów. Się tym zainteresował tematem. Okazuje się, że Lish zna temat kontrolera duchów, czyli osoby, która sprowadza, tak potrafi kontrolować duchy. Czytała to w raportach o różnych bitwach sprzed nawet setki lat. I powiedziała, że tak, że ten kontroler powinien się znajdować w Spirit League Path i żeby zbadać sytuację tych duchów, będziemy musieli się tam udać. A tak, biorąc pod uwagę, że Forteca od pewnego czasu ma przechlapane z duchami, to Avaro uznał, że to dobry pomysł. Dobra, Gusher Ruins to coś, co chyba nie było w ogóle wspomniane, ale to są rzeczy związane z magiczną technologią i troszkę z fortecą. Trochę taki sidequest, którym się zajmiemy. Dobra, więc tak, ogólnie cel na ten rozdział to zdobyć 10 poziom oraz no, dojść do Roseliny i do Girsia i ich pokonać. Tak, ale zanim to będziemy robić, mamy dużo pobocznych tematów, m.in. te Gusher Ruins, mamy też rzecz z Katorit, która też się rozwiąże w pewien poboczny wątek i dużo rozmów wygląda na to. Dobra, na razie to mińmy. Zajmijmy się tym, co mamy ciekawego. O, dobra, porobię wszystkie salwy. Good steers. Zrób. Mamy nowe fortyfikacje. Zajmiemy się nimi później, ponieważ mamy również nowe bronie. Blessed Hammer. Bierzemy. Elfaxis Hammer. Okej. Okay. Zdawało mi się, że miałem jeden. Okej, okay, poszedł do Blessed Hammer. Dobra, to też pewnie zrobimy. Flame Fury Bow. Łuk, który strzela płomieniami. Też to musimy robić. Blessed Cleaver. Bierzemy. Blessed Katana. Bierzemy. Icicle Study. O, to chyba ulepszony. Tak, to chyba ulepszony Water Study. Bierzemy. Na razie tyle. Co jeszcze z broni? Bronie są najważniejsze. Je powinniśmy robić jako w pierwszej kolejności. Thunder. Bierzemy. Mirtil Shields dla Lish. Dobra, weźmy. Tak, musimy też zobaczyć na bronie. Flame Tusk Katana. Okej, okay, to wiem, gdzie to zdobyć. To niedługo zrobimy. Thunder Claw to też parę razy zdobyliśmy. Będziemy musieli trochę pofarmić to, ale to też. Flame Fury Bow Firefang też wiemy, gdzie to zdobyć. Elf Axis Hammer, dobra, momencik. Czy możemy zrobić jeden Axis Hammer? Możemy. Elf Axis Hammer. Ciach. Dobra. Czy coś jeszcze jest warte zrobienia? Dobra, zajmijmy się może teraz tymi. Tak jak wspomniałem, będziemy walczyć w tym rozdziale z duchami. Tak, i to nie tylko w tym Spirit League Path, również będą wielokrotnie atakować fortecę, więc nowe obrony przeciwko duchom się przydadzą. Sacred Fence, Magic Fort, on chyba strzela magicznymi czymś. Thunderbolt Fort. Dobra, czemu by nie? To by się też chyba przydało. Zróbmy Good Scrap. Tak, do walki z duchami przydadzą się gate'y. Czy w sumie się przydadzą, no i tak potrafią przechodzić przez mury. Zróbmy to mimo wszystko. Fire Pillar Fort. Zróbmy. Dobra, więcej raczej nie zamierzam ich robić, bo obrony fortyfikacje nie są aż takie ważne. Dobra, Mining Lab. Mine Yield +1.
To jest coś, co nam się bardzo przyda i to chcemy. Potrzebujemy 4 refined scrap. Powinieneśmy mieć wystarczająco dużo scrapa na to. 4 razy 3, 12. Dobra. Mining lab. To się bardzo przyda. Dobra. Weźmy to. Co jeszcze mamy? SP consumption minus 1. To jest bardzo przydatne. Sprawia, że wszystkie nasze czary, wszystkich postaci są tańsze o 1 SP. Dla niektórych czarów to nie zrobi dużej różnicy, ale jak niektóre czary kosztowały 4 many, a teraz będą kosztować 3 many, to jest 25% tańsze czarowanie. Więc bierzemy. Co jeszcze mamy? Ruftwell. Holy Resistance plus 3% HP Recovery sprawia, że nasze czary lecznicze i płotki chyba też są 3% silniejsze. Max 1, więc dużo tego nie narobimy. Dobra, co jeszcze możemy zrobić? Demon Necle, Resistance to Dark. Czasami się może przydać dla Fi. Ifrit Necle, Resistance to Fire. Rubber Blazelet, Granded Angel Necle, Resistance to Light. To będzie rzadko przydatne. Dobra, Fancy Ashen House. Physical Resistance. Zróbmy to od razu. Tak, potrzebujemy jeszcze jeden Refined Stone i Clay. Stone, Refined Clay. Dobra. I coś, co jeszcze możemy zrobić. Knight Armor. Dobra, zaraz spojrzymy, na kogo się to przyda. Knight Shield. Dobra. Właśnie, te wszystkie pobłogosławione bronie, które zrobiliśmy, powinny raz na zawsze rozwiązać nasz problem z tym, że nasze postaci walczące wręcz ciężko sobie radziły z duchami. Wszystkie duchy mają wrażliwość na Holy, co te bronie właśnie miały, zadawały Holy obrażenia. Więc teraz jak spotkamy ducha, po prostu ekwipujemy tą broń Holy i ducha nie ma. だから実際に使ってみろってな。しかし、器用なやつだな。こんなものを簡単に作っちゃうんだからな。案外怖いのは、お前なんかよりお前の方かもな。 No już Fia wiele razy rozwalała duchy. Chyba, że będzie miała Yuiki w pobliżu. Wtedy może robić co chce.
った砦の流用だよね。前と説明が同じだよ。やっぱり焼き直しだ。アマロ、ちょっといいか。ダブラ、gdzie mamy wolne miejsce? 建物の配置を変更しよう。Ciekawe, że nie dostaliśmy rozszerzenia fortu. Dobra. Tutaj będziemy mieli dwa wolne miejsca. Dobra, ustawmy ten place. O, to jest L formacja. To może postawmy to tutaj, że zaczniemy tą formację budować niedługo. Dobra. Mining Lab. Mamy też ten amplifier device. Dobra, ustawmy tutaj. Dobra, czy coś jeszcze miałem do pobudowania? Chyba nie. A, fancy action house. A nam brakuje miejsca. Dobra, na razie tutaj postawmy. O, mining lab, możemy zamienić jeden z tych domków na mining lab. Ale to dają mi command, nie chcę ich kasować. Dobra, jeszcze jedna rzecz, czy mamy dodatkowy czerwony domek? Mamy. Potrzebujemy tylko good stone. Dobra. Good red house. Dobra, teraz mamy 2 na 2. Red house, dalej mamy 3 na 3. Fancy red house jeszcze nie mamy. Tak, to bardzo ciekawa liczba, co mówisz. Good red house to nam da 4 formacje tego typu. Tak, widzimy 4. I w końcu to nam da plus 4 siły i plus 4 inteligencji. Super. Jeżeli będziemy mogli dostawić jeszcze dodatkowe 3 domki tutaj, tutaj i tutaj, to da nam dodatkowe 4 jeszcze siły i inteligencji. Co byłoby bardzo fajne, ale to nie wiem, czy aż tak będziemy mieli aż tyle domków dostępnych. Dobra, wiecie co? Może tak. Trochę je poprzemieszczam, bo nie podobają mi się w takim ustawieniu. I ty chodź tutaj. Tak lepiej. Dobra, czy chcemy z nimi gadać? Wiecie co? To chyba nie będzie odcinek na gadanie. Mamy jakąś nową miejscówkę? Nie mamy. Dobra. To odwiedźmy Melted Village. Jeszcze raz. I pozwiedzajmy tą miejscówkę do końca. Tak, jeszcze chyba nie będę za bardzo farmił tutaj, ale zwiedźmy przynajmniej tyle, ile możemy. Dobra. Akcesoria, weź Veteran Ring. Erf chyba tutaj nie zadziała. Okej, okay, dobra, masz już robotę. A tak, tutaj ty nam się przydasz. Czy Thunder na nie działa? Nie na wszystkie. To zostań przy swoim Rapid Fireball. Dobra.
Shutsugeki! Okej, może to trochę w złej kolejności zrobiłem, bo teraz tak. Ty... Jeszcze weźmy Karynę. Dobra. Czy tutaj jeszcze coś chcemy? Możemy wziąć Iora. Dać ci Firewalk. Gdzie to jest? Szło nam chyba rzeczy i zgubiłem, dobra. Ior tutaj pozwiedzasz rzeczy. I pomordujesz to, co będzie chciało ci wejść w drogę. Czy coś jeszcze chcemy? Mikiu, właśnie twój Icicle Study. Trzeba będzie je trochę poupgrade'ować, żeby dostać czar z niego. Dobra, zobaczmy, może znajdziesz jakieś miejsce do roboty. Do roboty. Karin. Pran, też proszę się, kopniaka. O, zapomniałem wyłączyć animacji. Karina na niezłego wojownika wyrosł. Może najpierw tutaj zwiedzimy. Teraz tak. Ty, odejdź tutaj. Majki, spróbuj zająć tutaj pozycję, może coś się z tego uda. Fia tutaj. Dobra, i teraz tak, co możemy ładnie poszczelić? Ty możesz złapać tego gościa. 13 razy 2. Może złapiesz, może nie. Powodzenia. Chyba nie. Ior. Crystal Gem, okej. Ty za to możesz go złapać. Trochę cię to wystawi na kolejne ataki, ale wierzę w ciebie, niebieski chłopczyku. Dobra. Dajmy może jeszcze Kisnir. Na wszelki wypadek. Blast Katana to chyba najlepsza jej obecnie broń. Jesteś w stanie to zabić. 23 razy 2 nie jesteś w stanie. To użyj zwykłego ataku. A, znowu nie wyłączam animacji. Do ciebie 24 razy 2. Raczej też nie powinieneś mieć problemu. A nie, razy 3. Okej. Okay. Jego mogłem złapać. Trudno. Dobra, jemu możesz odpowiedzieć ogniem. Dobra, odpal mu z pełnego dzieła. Dobra,
Okej. Okay. Masz już troszkę mało chłopców, ale chyba przeżyjesz. Tego złap. Siła, resistance, okej, okay, agility. Firefang, tego chyba do czegoś nam brakowało. Klaworodon. Ciekawe, czy to do czegoś potrzebujemy. Dobra, ty. Thunderaxis. Czy zadziała to z Capture Rope? W tym przypadku Rapid Fire lepiej zadziała. Dobra. Karina, złap tego gościa. Niebieski chłopczyk ma na razie dosyć. Ale Ranri zajmie jego miejsce. O, zapomniałem. Mamy nową postać, Lish. Nie chcę się jej na razie sprawdzać. Ranri. Dobra, a ty gdzie jesteś w stanie dojść? Niedaleko. Dobra, mam nadzieję, że to przeżyjesz. Jak nie, to trudno. Dobra. Nie możesz się za bardzo bronić przed nimi. Ile oni mają szans trafienia na ciebie. Okej, okay, ale przed nim możesz się bronić. Co prawda on ciebie też zaboli, ale ty masz wysysanie. Nie opłacało się mu ta wymiana. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Broken Katana. Dobra, Fia. Czy to ma odporność na physical? Nie. To weź swój daleko zasięgowy łuk. Tylko masz odporność na ice? Nie masz odporności na ice. Chcę wypalić obszarówkę. Ale nie chcę zabić Fii przy tym. Dobra. Fia, podejdź na razie tutaj. Ty, Mikiu, weź swoje Snowman March. O, nie masz wystarczająco punktów. To było bezużyteczne. Dobra, cofam to. Miałem, że mają odporność. Dobra, co tutaj możemy zrobić? Kisnir, nie masz broni do tej, żeby to zmasakrować. Spróbuj swojego standardowego masakrowania. Teraz ty możesz przynajmniej go złapać. Dobra, pytanie, kto jest tutaj podatny na pioruny? Ty jesteś podatny na pioruny. No to przykro mi. To nie będzie twój najlepszy dzień.
Ior. Podejdź tutaj, Mikiu. Może coś załapiesz w następnej turze. No, to go trochę przypiekło. Jep, dzielnie ściąga razy. Czy wy jesteście wrażliwi na pioruny? Nie za bardzo. Ice w ogóle was nie rusza. Ta Kisnir. Zrobisz nam przejście dla Karyny. Ior, dalej zwiedzaj. Tak, ty możesz ściągnąć jego. Raz, dwa, trzy. Nie masz za bardzo zasięgu. Chyba, że go ściągniesz tak. Słaby level up. Dobra. Teraz wy. Szczelaj, co się da. Runery. Masz coś takiego jak capture. Masz. To użyj. Nie masz zasięgu. Dobra, to ulecz za to. Dieta. Dobra, Fia. O, ty możesz strzelać. To wal. Dobra, Fia będzie potrzebować leczenia. To nie był najlepsza decyzja w twoim krótkim życiu. To również nie była... Okej, okay, tego chcielibyśmy złapać. Dobra, ty możesz go złapać. Właśnie, jak dużo mamy miejsc na potwory? Zapomniałem tego sprawdzić. Okej, okay, jeszcze kilka mamy. Dobra. Dobra, Karyna. Koniec zabawy z potworami. Dobra, ty, Yuiki. Weź Shockwave i skasuj tego gościa. Dobra, to byłoby z grubsza na tyle na tej lokacji. Pochodźmy jeszcze, gdzie jesteśmy w stanie. I tak, ktoś będzie musiał zająć tamtą miejscówkę, ale to nie będziesz ty, Diet, bo ty idziesz tam. No i dobra. Runry może to zrobić. Dobra, Karimiuki. Weź mining. I będziesz tutaj chodził dookoła i szukał właśnie takich rzeczy. Raty Ior, możesz jedną turę odpocząć. Kisnir, idź tam.
Dobra, Avaro. Avaro, Avaro, weź drugie Firewalk i pozwiedzasz nam te tereny. A ty, Diet, pójdziesz w tamtą stronę. Dobra, Fi już chyba nie będziemy potrzebować, to ją wycofamy. Dobra. Tobie... W sumie możesz uleczyć. Yo, za darmowe expy. Słaby level up. Diet. Wbijaj Swift, ile możesz. Dobra, ty pozbieraj tutaj słodkości. Dobra, to jeszcze ty i Ior. 96%. Przejdziesz się jeszcze tam na dół. Dobra, zbadaj, czy tutaj jest coś do pokopania. Super diet. Dobra. Ciebie, Kisnir, już nie potrzebujemy. No na to, że tutaj nic nie ma. Coś jeszcze mamy? Nie. Dobra, to jeszcze tylko tutaj pozbierać skarby. 100%. Dobra, to znaczy, że nie ma nic już ukrytego. Tylko potki. Dobra, 100%. Mapa wymaksowana. Pewnie tutaj jeszcze wrócę parę razy podczas farmienia, żeby połapać te potwory, co się tutaj spawnią. Ale to oczywiście już nie będzie nagrane. Dobra, do fortecy. Tak, następny odcinek będziemy mieli dużo do gadania. Ale dobra, jeszcze jedna sprawa, którą chciałem omówić. Tak, bo mamy dwie nowe postacie. Yurin Yuki. On ma dużo siły, więc dobrze atakuje wręcz. Jego skille to na razie flary. Flame Straight to taki atak wręcz, który zadaje obrażenia fire. Tak, potem się jeszcze będzie uczył ognistej kuli, jakieś... A, zresztą ma ognistą kulę. Generalnie to jest... Ma dużo życia. Wytrzymałość też ma niezłą, więc ma sporo takiej wytrzymałości, więc może trochę ciosów zgarnąć. A obrażenia w przyszłości też powinien mieć całkiem niezłe. Uczy się ataków, które mają raczej duże obrażenia. Zadaje obrażenia ogień, no i ma flary, więc... Dużo jego ataków ma szansę, że zaatakuje ponownie. Więc Yurin Yuki powinien być przydatny. Teraz tak. Lish. Lish jest kompletnym tankiem. Ma specjalną zbroję z Lauruso, która dają jej Firewalk i Anti-Fear. Dodatkowo jeszcze bonusy obronne. Jej bronie to tarcze. Tak, jej bronie to tarcze, ona ma dwie tarcze i atakuje tarczami. To daje również jej skill counter. A poza tym ma zarobiście dużo wytrzymałość, że jeżeli cokolwiek się zdarzy, co jej zada więcej niż jeden obrażeń, wręcz to raczej bossy tylko. Resistance też ma całkiem dobry. Jej siła też nie jest zła, więc tymi tarczami też potrafi całkiem niezłe obrażenia zadawać, zwłaszcza duchom,
które będziemy napotykali niedługo. Tak, Agility nie ma kompletnie nic, ale to raczej nie jest problem, więc Lish też jest bardzo przydatną postacią. Na pewno się przyda. Chyba w przyszłości też będzie się... A, Cover ma. A, jeszcze ma coś takiego Burst of Light. To jest AOE wokół niej, więc jeżeli by w jakiejkolwiek sytuacji duchy otoczyły jej, to ona może to odpalić i wszystko skasować. Jeszcze ma Iron Wall. To jest ciekawe, bo to jest skill, który zastępuje defense. Czyli jeżeli chcesz się bronić, to zamiast defense możesz, dostajemy to Iron Wall. I to jest również defense, tylko po prostu ma jeszcze lepsze statystyki. Dobra. Wejdźmy tutaj. Ty będziesz miał dużo... tak, dużo nowych skilli. Dobra, najważniejsze co na początku. Oni... tak, giganty. Mamy 5 mythical. Muszę się zastanowić, komu to dać. Spirit razy 2. Chociaż nie, to chcemy raczej użyć jako fire. Co chcemy się uczyć w pierwszej kolejności? Flame uppercut. To jest lepszy atak wręcz. Fire barrage to lepszy atak dystansowy. To użyjmy najtańszych oni. Great hit spout. Okej, okay, ich nie chcemy używać. Ich chcemy do czegoś innego użyć, więc tego później się nauczymy. To jest jeszcze lepszy atak dystansowy. Kosztuje dużo many, 10 SP. Nie jest zawsze lepszy od Fire Barrage, ale... ale co tam? Dobra... co mamy? Physical? Oni. To pozbądźmy się ich. Mam coś tam innego w Thunder? Nie za bardzo. Dobra, komu chcemy dać luck? Ty i tak masz mało luck. Ty też masz nie za dużo. Karina ma zadziwiająco dużo luck. Dobra, czy tobie już dawaliśmy? Nie. To ty weź. Ta, tobie się przydaje czasami przywalić kryta. No i dobra. To nam wyczyściło klatki w dużej mierze. To dobrze. Będę miał tak, w co łapać potwory, kiedy już ten, kiedy zrobię następną sesję farmienia. Dobra, jeszcze jedna rzecz, którą chcę wam dzisiaj pokazać. Już tak jak mówiłem, naszym kolejnym celem będzie wyszkolić Katorit. Żeby to robić, bierzemy Explore. Gdzie to jest? Training, tak to się nazywało? Shoulder Area? To było to? To chyba to. Tak, to. Dobra, i co robimy? Robimy tak. Przyzywamy oczywiście zainteresowaną. Dajemy jej... Nie dajemy jej czakramów. Dajemy jej broń do walki wręcz. I tak, tylko jaką? Fire byłby ok. Fire byłby ok. Fire byłby ok. To dajemy ci broń. Momencik. Nie chciałem dwa razy kliknąć. Ojej. Dajemy ci broń, która zadaje fire damage. Dajemy ci jakąś tarczę. Jakąś mamy. Najlepiej przydałoby ci się Constitution dodatkowe. Ale chyba nie mamy nic takiego. Dobra, weź tą tarczę. Akcesorium Knight Medal.
Czy mamy jakoś lepszą dla ciebie? Coś, co da ci Constitution. Powiedzmy to. Buty. Warrior Shoes. Okej. I teraz tak. Przywołujemy ciebie. Ustawiamy tutaj. Bierzemy... Avaro. Ustawiamy za tobą. Dzięki temu dostajesz możliwy cover. I Avaro może dawać ci cheer. Ponadto bierzemy Fio. Ustawiamy... tutaj. Bierzemy też Kisnir. I ustawiamy tutaj, żebyś miała Battle Commands. Dobra, i... tak, jeszcze dodatkowy cheer. I bronimy się. A, nawet nie otrzymasz obrażeń, super. Tak, pierwsze poziomy będą wbijać dosyć szybko. Kolejne trochę wolniej. W każdym razie to jest jedyny punkt, przez który mogą atakować potwory. Nie najlepszy level up. To jest jedyny punkt, przez który mogą atakować potwory, więc muszą atakować Katorit. I... a my tu mamy duże zaplecze, w którym możemy ją wspierać. Te... albo ją leczyć. Leczyć Fia. Nie Yuki Capture, leczenie. Tak. A te potwory są na tyle łatwe, że ona od pierwszego poziomu może sobie dać z nimi radę, jak widzicie. I... spawni się ich tutaj dużo. Bo są tutaj aż cztery portale koło siebie. Katorit, postaraj się. A właśnie, ona też ma ten skill, który daje jej dodatkowe XP-ki. Dobra. Dobra. I w ten sposób spędzę najbliższy czas. W sumie nie wiem, do którego levela można tutaj w ten sposób wyekspić Katorit. Oni mają teoretycznie level 20, ale to chyba nie jest prawda. Nie wiem, gdzieś tak do 12-15 myślę, że uda się tutaj wyekspić Katorit. A później powinna mieć już na tyle siły, że będziemy ją zabierali do głównej akcji, żeby coś już robiła. Dobra, w każdym razie tak. Spędzę tutaj trochę czasu. Nie będę tego nagrywał. Chciałem wam pokazać, jak łatwo można ją wyszkolić do sensownego poziomu. Okej, dobra. Ale tak, z mojej strony to na dzisiaj to już tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!